niskich cen. Zmywarki i lodówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Przyjaciel mój przyjechał do Orfenu, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz jeździć nim. Pewnie nie zamieniłbym tych barów i za żaden skarb. Prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 000 zł. Volkswagen. O, Marysia ma katar. Sama wiesz, jak ciężko sobie z tym poradzić przy 6-miesięcznym dziecku. Podaj Marysi Purinasin. Purinasin to woda morska, ale ta ma specjalną końcówkę, która dostarcza delikatną mgiełkę. Podasz go Marysi bez problemu. Proszę, weź. Dzięki. O, wyrób medyczny z dodatkiem gliceryny. Małe opakowanie, aż 500 dawek. I możesz go stosować także na co dzień. Purinasin. Więcej niż woda morska. To była reklama. 17 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 we wtorek. Jest 29 dzień listopada. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu dr Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw zarządzania służbą zdrowia Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Od raportu zacznijmy. Opublikowany w zeszłym tygodniu raport Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przedstawia sytuację opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej, a także w państwach kandydujących do Unii oraz w Norwegii, Szwajcarii i Islandii. W raporcie wskazano, że Polska jest wśród krajów Unii Europejskiej o najniższych wydatkach na ochronę zdrowia i tutaj zaskoczenia chyba nie ma, bo to stwierdzenie pojawia się właściwie co roku. Tak, to jest fakt, który jest powszechnie znany, mało tego. Z tym faktem wszyscy zgadzają się w Polsce, łącznie z ministrem zdrowia, który deklaruje, że nakłady na ochronę zdrowia powinny w najbliższym czasie ulec stopniowemu wzrostowi, żeby no nie być w tym ogonie Europy, jeśli chodzi o wydatki na ochronę zdrowia. Jeśli chodzi o podnoszenie tych wydatków w Unii Europejskiej w ostatnich latach, w przedziale od roku 2009 do roku 2015, wzrosło ono o mniej więcej 0,7%. Polska się utrzymywała w tym przedziale? To zależy, o których wskaźnikach mówimy. Bo jeśli mówimy o wskaźnikach dotyczących nakładów skalą PKB, no, wydatków PKB publiczne na ochronę zdrowia, to mniej więcej jesteśmy na poziomie od 4,2 do 4,4 PKB i to nas kształtuje dosyć nisko, na przykład w porównaniu z krajami typu Niemcy, Szwajcaria, gdzie te wydatki są wielokrotnie większe. Natomiast jeśli chodzi o parytet w wydatkach w dolarach na jednego mieszkańca, bo również takie wskaźniki, tutaj mamy tendencję wzrosnącą, jak gdyby to wynika z wielu czynników makroekonomicznych, ale też jesteśmy na końcu państw europejskich. Jeśli chodzi o wydatki statystyczne, najwięcej na służbę zdrowia przeznacza się w Luksemburgu, to ponad 6000 euro na jednego mieszkańca, najmniej w Rumunii 816 euro. W Polsce te wydatki sięgają mniej więcej 1260 euro, czyli jest lepiej niż w Rumunii, jest trochę lepiej niż w Chorwacji, Bułgarii i na Łotwie. Dokładnie tak. Przy czym my mamy jako Polska większe PKB niż Rumunia i Bułgaria, więc relatywnie te wydatki tak są niskie. Jeśli chodzi o tę kwotę, 1259 euro na osobę, to jest około 5000 zł. Tak. To jest nie tak mało, wydawałoby się. Ale musimy bardzo dokładnie powiedzieć, co za te środki finansowe jest realizowane. Przede wszystkim te środki finansowe są dedykowane obszarowi związanym z finansowaniem świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Bo w Polsce mamy jak gdyby trzy źródła finansowania. Najważniejszym źródłem finansowania jest właśnie NFZ i tutaj wydatki są rzędu 72 miliardów złotych rocznie. To jest plan finansowy NFZ na rok przyszły,
tym roku było 69 miliardów, czyli to dosyć pokaźna kwota. Również finansowanie na ochronę zdrowia jest z budżetu ministra zdrowia. Tutaj wydatki są zdecydowanie niższe. Mówimy o 6 miliardach złotych, a oprócz tego jeszcze są samorządy, które finansują świadczenia związane z programami zdrowotnymi dla swoich mieszkańców, ale także dofinansowują inwestycyjnie szpitale, na których są organami właścicielskimi. I w tym kontekście tych około 5, mniej więcej 5 tysięcy złotych, to już nie jest tak zawrotna suma. No, jeśli powiemy, że średnia hospitalizacja, czyli jeden pobyt pacjenta w szpitalu, to jest 3800 zł, więc musimy mieć świadomość, jakie są to kwoty, a jeśli powiemy, że na leki refundowane wydajemy około 8 miliardów złotych. Czyli przemówienie za przemówieniem, państwo zobaczcie. O niezaskoczeniach, pójdźmy dalej, wróćmy do raportu jeszcze, bo według raportu w Polsce na 1000 mieszkańców przypada najmniej lekarzy w Unii Europejskiej, statystycznie 2 lekarzy i 30. Dokładnie tak, i te dane są publicznie znane i na przestrzeni ostatnich wielu lat. Przemówienie za przemówieniem, proszę bardzo. Mało tego, musimy mieć świadomość, że oprócz tego wskaźnika, jakim jest wskaźnik lekarza na 1000 mieszkańców, to również to, co jest najbardziej niepokojące, to średni wiek lekarza w Polsce, który według danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w mapach potrzeb zdrowotnych, to jest wiek powyżej 50 lat, około 52 lat. Czyli należy się spodziewać, że z roku na rok, jeśli nie będą wdrożone istotne zmiany, to liczba lekarzy będzie spadać, a nie wyrastać. Gdzie są ci lekarze, których nie ma? Przede wszystkim w latach 90. podjęto decyzję o zmniejszeniu liczby naborów na studia medyczne, czyli mniej kształciliśmy studentów medycyny, którzy w dłuższej perspektywie stawali się lekarzami. Ale to były lata 90. No i właśnie dlatego, dlatego mamy w tej chwili do czynienia z tym elementem, bo lekarze, którzy rozpoczęli edukację w latach 90. w tej chwili są jak gdyby na w okresie aktywności zawodowej, natomiast wykształcenie lekarza, żeby on był lekarzem już spełniającym pewne kryteria uprawniające do wykonywania zawodu, czyli co najmniej 6 lat studiów i co najmniej rok stażu, to jest 7 lat i tu musimy liczyć się z tym, że to jest ten problem najbardziej istotny, ale oprócz tego problem związany z emigracją lekarzy, bo musimy mieć świadomość, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej przepisy unijne gwarantują polskim lekarzom możliwość pracy również za granicą, myśl regulacji, które dotyczą swobody zatrudnienia. Wystarczy tylko zaświadczenie z izby lekarskiej o odpowiednich kompetencjach. Ten lekarz może śmiało podjąć pracę w dowolnym państwie Unii Europejskiej. Z tym, że należy zaznaczyć, że Polacy również pracują już w innych krajach poza Unią Europejską i ten element związany z emigracją jest dosyć istotny. I co jest najbardziej przykre, dotyczy to głównie młodych lekarzy, którzy no, dosyć często właśnie decydują się na rozpoczęcie swojej kariery zawodowej poza granicami naszego kraju, czyli ponosimy dosyć duży koszt, bo kształcenie lekarza w Polsce jest mierzone w setkach tysięcy złotych, bo to są najdroższe studia finansowane przez Ministerstwo Nauki i Ministerstwo Zdrowia. I tych lekarzy, po prostu tych studentów medycyny bezpowrotnie tracimy. Bo bywa, że za granicą zarobki wyższe, chociaż nie zawsze to jest ten główny element, bo po prostu czasami mniej papierów do wypełnienia i przy okazji zupełnie inna atmosfera w pracy. Wydaje się, że jeszcze jest jeden element, być może bardziej istotny, to jest kwestia ułatwień w kształceniu lekarzy, w kształceniu specjalizacyjnym, czyli tryb związany z uzyskiwaniem specjalizacji jest łatwiejszy. W Polsce lekarze często muszą ponosić z własnych środków finansowych ogromne obciążenia związane z kosztami kursów, z kosztami hotelowymi, związanymi z kształceniem się w danej dziedzinie medycyny. Czyli wsparcie ze strony państwa, jeśli chodzi o karierę. Kiedyś takie wsparcie było większe, ponieważ lekarze mieli refundowane w dużej części wszystkie koszty związane z kształceniem się. W tej chwili oczywiście te rozwiązania są praktycznie nie istnieją. Wróćmy jeszcze do raportu. Niepokojące dane dotyczące Polski można znaleźć też w rozdziale na temat statystyk wczesnego wykrywania i leczenia raka. Tu również nie ma zaskoczenia, to się powtarza od lat? Nie ma zaskoczenia, tym bardziej, że dwa lata temu w Polsce była duża debata publiczna na temat wdrożenia nowych rozwiązań, które mają te dane poprawić.
zarówno środowisko onkologów opracowało dokument, który się nazywał Strategia walki z rakiem, popularnie zwany cancer planem, ale również Ministerstwo Zdrowia wdrożyło pakiet onkologiczny, który miał w sposób znaczący poprawić tą statystykę. Z tym, że musimy mieć świadomość, że te zmiany, które być może zostały wdrożone z pewnym sukcesem, będą mierzalne za jakiś czas. Bo jak w ochronie zdrowia analizujemy dane epidemiologiczne, musimy mieć świadomość, że działania często przynoszą z opóźnieniem pewne efekty. W chorobie nowotworowej wczesne rozpoczęcie i wczesna diagnostyka jest tym miernikiem sukcesu. Jeśli choroba nowotworowa jest rozpoznana wcześniej, to skuteczność leczenia tej choroby jest zdecydowanie większa niż w stadium zaawansowanym, co jest oczywiste, więc to jest najbardziej istotny element, który ma w Polsce w najbliższych czasach poprawić efekty związane z tym leczeniem tej jednostki chorobowej. Żeby nie było tylko narzekania w sprawie raportu, skupmy się także na pozytywach, bo takie się pojawiają w raporcie. Oczywiście. Dotyczą one między innymi szczepień, jeśli chodzi o odsetek osób zaszczepionych. Od kilku lat Polska jest w czołówce. No i panie redaktorze, tutaj mam pewien problem, bo kiedyś byliśmy niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o tak zwaną zaszczepialność czy wyszczepialność, ponieważ mieliśmy świetnie zorganizowany system szczepień, który odbywał się w szkołach. Mało tego, mieliśmy wyszczepialność na poziomie 100%. Oczywiście na przestrzeni lat nastąpiło szereg różnych zmian, które ten blisko 100% sukces rozmieniło na drobne. To przede wszystkim to, że zaszczepienia w tej chwili w różnych miejscowościach jest ta odpowiedzialność podzielona między lekarzy rodzinnych, lekarzy medycyny szkolnej, pielęgniarki medycyny szkolnej, więc mamy różne jak gdyby tutaj możliwości działania, ale przede wszystkim w międzyczasie pojawiły się ruchy antyszczepionkowe, gdzie rodzice wprost nie wyrażają zgody na szczepienie dzieci i to są dosyć istotne kwestie, które z roku na rok przybierają coraz większe znaczenie i to jest ten problem, który dotyczy danych, ale mimo to i tak te nasze wyniki w tym zakresie są całkiem przyzwoite w porównaniu z innymi państwami. Czyli było nieźle, chociaż kiedyś było bardzo dobrze. Kiedyś byliśmy stawiani jako wzór, jeśli chodzi o kwestie związane z zapobieganiem chorób zakaźnych, a tą jedyną skuteczną metodą jest stosowanie powszechnych szczepień ochronnych. Jeśli chodzi o wspomniany raport, właściwie zaskoczeń nie ma. Zastanawiam się, czy on jest powielany z roku na rok? Nie, tylko ponieważ z roku na rok systemy ochrony zdrowia w całej Unii Europejskiej są dosyć stabilne, poza okresami, kiedy w danym państwie następuje tak zwana reforma ochrony zdrowia. Jeśli ta reforma ochrony zdrowia w sposób istotny powoduje zmiany w poszczególnych parametrach, to mamy odbicie to w raportach. Jeśli jest decyzja polityczna o nagłym, skokowym zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia, to wiadomo, że w tej sytuacji dane państwo, którym taką decyzję politycy podjęli, w tym rankingu plasuje się zdecydowanie wyżej, bo te nakłady rosną. A zdarzały się takie decyzje w przeszłości? W ostatnim czasie taką kluczową decyzję podjęła Wielka Brytania. Była związana to z powszechną krytyką systemu ochrony zdrowia, a przede wszystkim bardzo długim czasem oczekiwania na wykonanie zabiegów. Było wiele wyroków w Trybunale Sprawiedliwości, które nakazywały wprost Wielkiej Brytanii dokonać pewnych działań w tym kierunku, zwłaszcza dawało prawo pacjentom z Wielkiej Brytanii leczeniu się w innych państwach Unii Europejskiej, jeśli te kolejki były za duże i w związku z tym rząd Wielkiej Brytanii podjął takie działania i Wielka Brytania, która miała bardzo niskie nakłady na ochronę zdrowia, również tutaj w tym zakresie poprawiła rankingi. Także jeśli chodzi o wskaźnik lekarzy, Wielka Brytania jest tym państwem, która podobnie jak Polska w latach 80. dokonała gruntownej zmiany dotyczącej liczby studentów, którzy studiują w Wielkiej Brytanii. No i w latach 2000 okazało się, że tych lekarzy brakuje i tam podjęto decyzję o masowym imporcie lekarzy z zagranicy, w tym z Polski, Indii, Pakistanu i tutaj ten problem został rozwiązany. Czyli Wielka Brytania poprawiła wyniki w statystykach, między innymi dzięki pomocy lekarzy z Polski. Doktor Jerzy Gryglewicz jest naszym gościem. Do tego wątku wrócimy już za chwilę. Ekspert do spraw zarządzania służbą zdrowia Uczelnia Łazarskiego. A już teraz informacje dnia. Informacje dnia w skrócie.
Jest 13.30. Na początek powiemy o kończącym się procesie w sprawie afery podsłuchowej. W serwisie także szczegóły rozpoczynającej się dziś wizyty prezydenta Dudy w Szwecji. Na koniec powiemy o trzecim stopniu zagrożenia lawinowego w Tatrach. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniewska, zapraszam. Dla Marka Falenty prokuratura chce 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wobec kelnera Łukasza N. chce odstąpienia od wymierzonej kary. Przed warszawskim sądem dobiega końca proces w sprawie nielegalnych podsłuchów w warszawskich restauracjach. Śledczy domagają się też po 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata dla pozostałych 2 oskarżonych. Kelnera Konrada Lasoty i współpracownika Falenty Krzysztofa Rybki. Prokuratura nie ma wątpliwości, że wszyscy oskarżeni są winni zarzucanych im czynów, mówiła prokurator Anna Hopfer. Przeprowadzone przed sądem dowody w sposób jednoznaczny wskazują, iż wszyscy oskarżeni są winni zarzucanych im przestępstw. W celu uzyskania informacji, do których nie byli uprawnieni, posłużyli się urządzeniami podsłuchowymi i zarejestrowali treści rozmów gości restauracji. Proces ruszył w maju tego roku. Według prokuratury motywy działania oskarżonych miały charakter biznesowo-finansowy. 16 grudnia mowy końcowe wygłoszą obrońcy. Ewentualnie głosy zabiorą sami oskarżeni. Podczas rozpoczynającego się posiedzenia Sejm zajmie się przepisami regulującymi pracę Trybunału Konstytucyjnego. Po 17 ma się rozpocząć drugie czytanie projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Po 23 posłowie zajmą się poprawkami Senatu do ustawy o statusie sędziów Trybunału. W czwartek wieczorem ma się odbyć pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającej 2 poprzednie. Autorami wszystkich 3 regulacji są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konferencji prasowej poseł PiSu Stanisław Piotrowicz wyjaśniał, że ostatnia ustawa zawiera przepisy przejściowe i końcowe. Wyjaśnił, że uchyla ona przepisy ustawy uchwalonej 22 lipca tego roku. Poseł powiedział, że nowy projekt wprowadza też przepisy dotyczące wyboru kandydatów na prezesa Trybunału. Autorzy regulacji chcą też, by w przypadku niedokonania tego wyboru we właściwym czasie wprowadzić instytucję dostosowującą, czyli sędziego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału. Wybierze go prezydent spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu w sądownictwie lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. W myśl propozycji w 2018 roku ma zostać zlikwidowane Biuro Trybunału, które zastąpią Kancelaria Trybunału i Biuro Służby Prawnej Trybunału. Bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego oraz współpraca gospodarcza będą głównymi tematami rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Szwecji. Wieczorem prezydent wraz z małżonką wylatuje do Sztokholmu. Andrzej Duda odwiedzi w Szwecji największe miejscowe fabryki samochodowe i telekomunikacyjne. Weźmie też udział w polsko-szwedzkich rozmowach gospodarczych. W składzie delegacji będą też młodzi polscy przedsiębiorcy. To będzie druga wizyta, na którą pan prezydent zabierze ze sobą polskie startupy, młodych polskich innowacyjnych przedsiębiorców i tam zorganizowane dla nich duże forum dotyczące innowacyjności w gospodarce i myśli technicznej, takiej, która powoduje rozwój naukowy, także właśnie biznesowy. Wyjaśnia minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent Andrzej Duda spotka się też w Sztokholmie z królem Szwecji, premierem tego kraju i przewodniczącym tamtejszego parlamentu. W planach są m.in. rozmowy o programie Partnerstwa Wschodniego oraz o bezpieczeństwie Morza Bałtyckiego w kontekście zagrożenia ze strony Rosji. W pierwszym dniu wizyty prezydent spotka się z mieszkającą w Szwecji Polonią. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wizyta prezydenta w Szwecji potrwa do czwartku. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy Topr ostrzegają przed słabo związaną pokrywą śnieżną i apelują do turystów i narciarzy o rozwagę. Trzeci stopień zagrożenia oznacza, że lawiny mogą schodzić już przy małym obciążeniu, ale głównie na stromych stokach. Przy takich warunkach wyprawy w wyższe partie gór powinni planować tylko doświadczeni turyści. W Tatrach panują zimowe warunki. Poruszanie się po górach utrudniają zaspy oraz silny wiatr. W Zakopanem jest teraz -5 stopni, w wyższych partiach Tatr jest jeszcze chłodniej. Prognoza pogody. Dzisiaj na ogół pochmurno, na przeważającym obszarze śnieg i deszcz ze śniegiem, a na wybrzeżu deszcz. Temperatura od -5 stopni w górach do 4-6 stopni na wybrzeżu. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty, północno-zachodni. A kolejne informacje dnia na naszej antenie o godzinie 14. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
13:35. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu dr Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw zarządzania służbą zdrowia Uczelnia Łazarskiego, a rozmawiamy o sytuacji w polskiej służbie zdrowia w kontekście raportu Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z którego wynika, że Polska jest wśród krajów Unii Europejskiej o najniższych wydatkach na ochronę zdrowia. Przez chwilę rozmawialiśmy także o pozytywach. Okazuje się, że mimo niskich nakładów Polacy żyją dłużej. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o średni wiek kobiet, to jesteśmy w czołówce europejskiej. Panie w Polsce średnio statystycznie dożywają 82 lat. Mężczyźni żyją krócej, około 77 lat. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ mamy najmniej lekarzy, jedne z najniższych nakładów, natomiast te efekty zdrowotne jakąś z długości życia mamy na zadowalającym poziomie. I tutaj trzeba powiedzieć, że jest wiele czynników, które na to mogły wpłynąć. Przede wszystkim to, że na przestrzeni ostatnich lat Polacy zmienili swoje nawyki. Przede wszystkim zdecydowanie mniej palimy papierosów. Odsetek palących mężczyzn spadł gwałtownie. W tej chwili nie jest to, jest na poziomie poniżej 30%, czyli stosunkowo niski. Ale jeszcze, panie palą więcej. Ale panie, no tak, tutaj to mamy pewien problem. Natomiast też przejście na zdrowy tryb życia, czyli jeśli chodzi o dietę, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, również na przestrzeni lat tutaj nastąpiła zmiana mentalności i widzimy, że te dosyć istotne elementy, jakim jest dbanie o swoje zdrowie, stają się coraz bardziej istotną cechą życia każdego z naszych mieszkańców i tu wydaje się, że przede wszystkim to Polacy sami na swoje zdrowie zapracowali, ale również też musimy pochwalić nasz system ochrony zdrowia z jednego powodu, ponieważ mimo, że stosunkowo mało wydajemy na zdrowie, to eksperci światowi w tym raporcie tego nie było, podkreślają, że polski system jest jednym z najbardziej efektywnych, czyli bardzo mało wydajemy środków na administrowanie środkami finansowymi, ale również potrafiliśmy określić w naszym państwie pewne priorytety zdrowotne i na przykład choroby układu krążenia w Polsce są priorytetem zdrowotnym, który spowodował to, że umieralność pacjentów w ostrych zespołach wieńcowych jest niewielka i w porównaniu z innymi państwami europejskimi wydaje się, że tylko Holandia w tej chwili ma lepsze wskaźniki oprócz Polski. Czyli okazuje się, że żyjemy dłużej i zdrowiej, chociaż niekoniecznie dzięki niskim nakładom na służbę zdrowia, tylko raczej mimo niskich nakładów. Ciekawe jest, że w takich badaniach Kuba, o której tak często mówimy, lepiej wypada niż Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o długość życia. I również to tylko daje tezę, że dosyć, że warunki życia powodują to, że osoby żyją dłużej. W Kubie osoby częściej poruszają się pieszo niż jeżdżą samochodami, jak również jeśli chodzi o konsumpcję, to też nie ma tam osób szczególnie otyłych, poruszają się, jest kult zdrowia i można pokazać, że nie wydatki na zdrowie są tym najbardziej istotnym elementem, co pewne zachowania prozdrowotne, co wydaje się dosyć istotne z punktu widzenia każdego z nas. Pan wspomniał o administrowaniu. Czy wiadomo już, co po NFZ-cie? Nie. Niestety nie. Tutaj mamy największy problem, jeśli chodzi o przewidywanie, w jaką stronę nasz system ochrony zdrowia będzie funkcjonował w przyszłym roku. To brak jest kluczowej decyzji i ustawy. To była jedna z podstawowych kwestii, prawda? Jeśli pamiętamy jeszcze dyskusję sprzed kilku miesięcy, to likwidacja NFZ-u ma jedną z sztandarowych zapowiedzi właściwie. Tak. To był ten element, który pojawiał się w wypowiedziach politycznych, w dyskusjach politycznych sprzed kilku miesięcy, prawie zawsze. Dokładnie tak. Znaczy, tu można powiedzieć, że nawet nie w dyskusjach przed kilku miesięcy, tylko przed kilku lat, bo nawet w czasie poprzednich kampanii wyborczych Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie krytykowało obecny system ubezpieczeniowy i funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i zapowiadało przejście do systemu budżetowego, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Natomiast dosyć istotnym elementem jest to, że zbliża się rok 2017. Są deklaracje ministra zdrowia, że w tym roku NFZ przestanie istnieć i brakuje nam konkretnie aktu prawnego, co będzie po. Jaka instytucja przejmie obowiązki płatnika, w jaki sposób będzie finansowana, na jakim poziomie i na co te środki finansowe będzie przeznaczać. I skąd, dokąd będą płynęły pieniądze? W tej sytuacji wygląda to tak, że pracodawca odprowadza składkę. Tak. W przyszłości pojawia się pytanie, kto będzie płacił,
i z jakiego tytułu będą wędrowały te pieniądze do kogo? No bo jeśli przejdziemy na system budżetowy, to cechą charakterystyczną tych systemów jest to, że decyzje o wydatkach zapadają w Sejmie przez polityków z roku na rok. W ramach debaty budżetowej i uchwalania ustawy budżetowej posłowie decydują, jakie środki finansowe są przeznaczane na dane sektory finansowane ze środków publicznych. W tej chwili mamy sytuację inną, mianowicie ile mamy pieniędzy w systemie ochrony zdrowia nie zależy od decyzji politycznych, tylko od decyzji makroekonomicznych, a nie od decyzji, tylko od wyników makroekonomicznych. Jeśli mamy duży wzrost PKB, to na przychody do NFZ-u wzrastają i one nie są uwarunkowane innymi jak gdyby działaniami w sektorze finansów publicznych. Tu musi mieć świadomość, że obecnie rząd podjął bardzo dużo różnych zobowiązań w sektorze finansów publicznych, dużo programów socjalnych, więc w środowisku ochrony zdrowia jest duży niepokój, czy sfinansowanie tych przedsięwzięć socjalnych nie będzie odbywać się kosztem ochrony zdrowia, bo musimy powiedzieć, że jeśli chodzi o sektor finansów publicznych, budżet NFZ-u jest drugi po Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeśli chodzi o wielkość. Docelowo jednak pieniądze będą rozdzielane z budżetu, pieniądze przyznawane służbie zdrowia, skoro z budżetu, to znaczy pozyskiwane z podatków. Czy to oznacza, że skoro znikną składki, to pojawi się nowy podatek? Ja tutaj mam pewien problem, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu, jeśli chodzi o dyskusję podatkową, to przeważał pogląd, że w Polsce będzie jeden wspólny podatek, który będzie w sobie zawierał części składowe obecnie wydatkowane na ZUS, na podatki osobiste i właśnie na NFZ, na składkę zdrowotną. I akurat jesteśmy w dniu, kiedy odbywa się debata na temat podatków, oczywiście w aspekcie kwoty wolnej od podatków, natomiast ja już nie słyszałem, żeby ten pomysł miał duże tempo i duży element związany z wprowadzeniem. Minister zdrowia zapowiadał, że będzie starał się i deklarował wprost, że środki na ochronę zdrowia będą w jakiś sposób wydzielone w budżecie, no, ale póki co nie mamy żadnych rozwiązań prawnych, które by w sposób istotny te rozwiązania jak gdyby implementowały, czyli nie ma tej ustawy o finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce, nawet nie wiemy, jak będzie się ta ustawa, ten projekt ustawy nazywał. Więc trudno jest powiedzieć, czy do tej zmiany dojdzie w przyszłym roku. Mimo deklaracji Ministerstwa Zdrowia, po czasu jest bardzo mało, bo jeśli pewne zmiany mają zafunkcjonować już w przyszłym roku, a zwłaszcza tworzenie nowych struktur organizacyjnych, czyli przejęcie tej roli od NFZ-u z dniem 1 stycznia 2018, to no, te zmiany legislacyjne powinny być już przygotowane, a przynajmniej poddane debacie publicznej. Czyli odpowiedź na pytanie, co po NFZ-cie, jak dotąd jeszcze niejasna. Jeśli chodzi o inne zapowiadane zmiany, czyli na przykład zmianę sposobu funkcjonowania szpitali, tutaj jest więcej klarownych odpowiedzi. Tak. Tu jeśli chodzi o zmianę funkcjonowania szpitali, to Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt ustawy wprowadzającą tak zwaną sieć szpitali. To rozwiązanie było również zapowiadane w kampanii wyborczej, że to jest kluczowe rozwiązanie, które ma poprawić funkcjonowanie szpitalnictwa w Polsce, czyli zabezpieczyć równy dostęp do świadczeń, ale również zabezpieczyć bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. I Ministerstwo Zdrowia w tym zakresie przedstawiło projekt, do którego bardzo wiele podmiotów zgłosiło szereg uwag. Musimy mieć świadomość, że sytuacja, jeśli chodzi o szpitale, wygląda zupełnie różnie w różnych województwach. Mamy na przykład województwo śląskie, gdzie liczba łóżek przypadających na 1000 mieszkańców jest blisko 5,6, a mamy województwo pomorskie, w którym mamy 3,3 łóżka. Też mamy świadomość, że różnica, jeśli chodzi o efektywność leczenia w tych województwach, nie jest aż tak daleko posunięta. Więc ministerstwo oparło ustawę o sieci szpitali na mapach potrzeb zdrowotnych, czyli dokumencie takim strategicznym, który został opublikowany przez ministra zdrowia 30 kwietnia, w którym przeanalizowano wszystkie oddziały szpitalne w Polsce. Opisano je bardzo szczegółowo pod kątem liczby wykonywanych procedur, pod kątem liczby obłożenia. I tutaj bardzo wiele oddziałów okazuje się, że miało obłożenie
na poziomie 40%, na przykład pediatrycznych czy ginekologiczno-położniczych. Były oddziały położnicze, które wykonywały, w których bardzo mała liczba porodów odbywała się w ciągu roku, poniżej 400, i te wszystkie dane są publicznie dostępne. Chodzi o to, żeby to urealnić w przyszłości. To znaczy, to są dwa aspekty, bo jeśli nagle mamy szpital z oddziałem położniczym, gdzie raptem jeden poród odbywa się dziennie, no i mamy pewne perspektywy, że w najbliższym czasie nie spodziewamy się gwałtownego przyrostu naturalnego, to siłą rzeczy tego typu oddziały generują gigantyczne koszty, a mało tego, stwarzają pewne zagrożenie dla pacjentów, bo rzeczą oczywistą, która potwierdzona jest wieloma badaniami na świecie, jest to, że im rzadziej wykonujemy jakieś procedury medyczne w danym oddziale, tym ryzyko błędów wzrasta. Tutaj musimy się zatrzymać, chociaż temat jest bardzo, bardzo szeroki. Jeszcze na pewno będzie okazja, żeby o zmianach planowanych w służbie zdrowia porozmawiać. A dziś o sytuacji w polskiej służbie zdrowia mówił dr Jerzy Grydlewicz, ekspert do spraw zarządzania służbą zdrowia Uczelni Łazarskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Minęła 13:45. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat dnia. Zaczynamy gospodarczy temat dnia. Witam Państwa, Marcin Piasecki z Dziennika Rzeczpospolita. W studio gość pan Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, coraz drożej na stacjach. O ile dobrze się przyjrzałem, to ceny wzrosły od 30 do 40 groszy w ciągu ostatnich 10 dni. No, głównym sprawcą wzrostu cen jest kurs walutowy, który się bardzo osłabił po wygranej Donalda Trumpa w wyborach. A osłabił się z tego powodu, że no, Donald Trump zapowiada dość spore zwiększenie deficytu budżetowego, no to w Stanach zapowiada inflację i to też zapowiada reakcję Fedu, czyli banku centralnego, który prawdopodobnie w większym stopniu czy podniesie ścieżkę stóp procentowych i to umacnia dolara. Jak się dolar umacnia, inne waluty się osłabiają, między innymi euro się osłabia, a złoty się zachowuje jak turbo euro i się osłabia jeszcze bardziej. Czyli wina dolara, nie ma tutaj winy na przykład kwestii związanej z podwyżką marż przez koncerny, czy po prostu zmianami cen samej ropy, samego surowca? Znaczy cena surowca w ostatnich dniach akurat spadła, natomiast marża koncernów jest dana przez rynek, tak naprawdę. Koncern nie za bardzo może wpłynąć na ceny sprzedawanych paliw, dlatego że no jest związany z rynkiem, z giełdą i gdyby chciał za wysoko wyceniać, mówię o hurcie tutaj, gdyby chciał za wysoko wyceniać w hurcie, no to by sprowadzano paliwa bezpośrednio z innych kierunków, kupowano na giełdzie. Gdyby za tanio chciał sprzedawać, no to by narażał firmę na straty, więc cena paliwa, oleju napędowego, ropy naftowej jest notowana na giełdzie tak samo jak cena ropy. Zauważyłem to, że ceny diesla, oleju napędowego, zaczynają się zbliżać do ceny benzyny, która z reguły jest wyższa. A tutaj ta różnica jest niewielka. W przeszłości też bywało tak, że olej napędowy bywał nawet droższy od benzyny. Z czego to wynika? No to wynika z faktu, że benzyna była, to znaczy tak, z jednej strony benzyna była relatywnie droga. Jedną z przyczyn tego, że benzyna była droga, to był rynek amerykański i to, że gospodarka meksykańska, gdzie sektor naftowy jest w pełni kontrolowany przez rząd, no, rząd Meksyku doszedł do wniosku, że skoro ropa jest tania, za tania, to nie warto jej wydobywać, poczekajmy aż zdrożeje i w związku z tym ograniczył wydobycie, rafinerie ograniczyły, jakby powiedzieć, przerób ropy i tej w okresie szczytu takiego driving season było za mało benzyn, które no, były zwykle importowane z Ameryki Południowej, no i Stany ściągnęły te benzyny z Europy. To podniosło ich ceny. Teraz ten sezon się, jakby to powiedzieć, po pierwsze się skończył, po drugie no, sytuacja z ropą się zmienia. Rząd Meksyku też jakby spostrzegł
pewien błąd, który zrobił taki taktyczny. No i ten czynnik podnoszący ceny benzyn wygasa, więc marże na benzynach spadają, powoli się obniżają, natomiast marże na dieslu rosną, a przyczyną wzrostu marż na dieslu w ostatnim okresie to są również przestoje, które były w rafineriach, bo po prostu są okresy remontowe i tak dalej. No to są takie fluktuacje rynkowe, częściowo sezonowe, czasem działają czynniki takie jak pozasezonowe, na przykład jak wyłączenie rurociągu, to się nazywa kolonialny rurociąg, to jest taki bardzo ważny rurociąg amerykański, który łączy Nowy Jork z Houston i gdy on jest wyłączony, no to wtedy tak było właśnie w listopadzie, to wtedy bardziej opłaca się ciągnąć paliwa i diesel z Europy niż z rafinerii w Teksasie, no bo po prostu jak rurociąg jest wyłączony, no to nie ma czym tego transportować. To niesamowite, że wyłączenie rurociągu w Stanach Zjednoczonych powoduje wzrost cen paliw w Warszawie. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda w tej chwili światowa mapa surowcowa? Niedawno do gry wrócił wielki wydobywca, czyli Iran. I czy to coś zmieniło? Bo spodziewano się po prostu przebudowania tego rynku. Do tego chyba nie doszło. To znaczy, Iran w tej chwili w sumie to jesteśmy w przededniu wydarzenia, które może zmienić sytuację na rynku ropy. Mianowicie 30 listopada jest posiedzenie OPEC i na tym posiedzeniu być może zapadnie decyzja o tym, żeby ograniczyć wydobycie, to żeby po prostu zredukować wydobycie do poziomu ze stycznia. Taka próba była podjęta wcześniej w kwietniu, ale się nie udała. Kraje OPEC zrozumiały już to, że nieudana próba, jak jest posiedzenie OPEC i próba jest nieudana, to prowadzi do spadku cen ropy, no bo zawsze to są oczekiwania, że coś tam wyjdzie. Więc ostatnia taka próba wpłynięcia na rynek to była pod koniec, to była w październiku, tak, na początku października, kiedy przy okazji takiego spotkania dotyczącego od perspektyw rynku ropy odbyło się takie nieformalne posiedzenie OPEC i tam powiedziano, że chcemy się porozumieć, czyli była zapowiedź porozumienia, to podniosło ceny ropy. Te ceny ropy przebiły $50 za baryłkę. No ale w miarę zbliżania się tego porozumienia są spekulacje, czy tutaj się kraje OPEC dogadają. I tu wchodzi w grę Iran, bo tak naprawdę to ważne są trzy kraje tutaj. Arabia Saudyjska, Irak i Iran. No i one 55% produkcji OPEC mają. Iran jest po pierwsze w konflikcie z Arabią Saudyjską. Arabia Saudyjska, jakby to powiedzieć, zdeklarowała, że nie chce, znaczy, że nie będzie prowadzić takiej polityki, że będzie robić komuś miejsce na rynku ropy, więc oczekuje się, a Iran z drugiej strony no, zachowuje się w ten sposób, że mówi, że no, dopiero co zniesiono nam embargo, my musimy dojść do tego swojego wydobycia na poziomie takim naszym przyzwoitym, czyli takim jak wydobywaliśmy kiedyś i zanim tego nie osiągniemy, to nie chcemy ograniczać. A więc, kiedy osiągną? No, są już niedaleko. Są już niedaleko tego poziomu i no, ja gdzieś tak, no, to są moje odczucia po analizach tego, co miałem rynki, no, spodziewam się, że jednak dawałbym większe szanse na to, że jakieś porozumienie będzie. To nie będzie wielkie porozumienie, ale nawet $5 w tej chwili na baryłce, jeśli chodzi o ropę, no to jest dużo, bo przy cenie dzisiaj $45, to jest tak, $5 to jest ponad 10%, więc jak ta cena ropy by częściowo podeszła tam do 55%, no to by
dokładnie. Dała lepszą perspektywę na dalsze... $55. Przepraszam, $55. Panie Adamie, czyli sądzi pan, że OPEC zawrze jakiś rodzaj porozumienia w celu ograniczenia wydobycia ropy? To zaskutkuje zwyżką cen. No niestety, pewnie u nas również cen na stacjach. A jak będzie dalej? Jak się będzie kształtował ten rynek w przyszłym roku? Znaczy, samo porozumienie OPEC niekoniecznie musi wpływać na bezpośrednio na wzrost cen na stacjach, dlatego że, jak mówię, to w horyzontach takich, jak my mówimy o cenach na stacjach, to no już przyzwyczaiłem się do tego, że najczęściej dziennikarze pytają, co będzie za tydzień, co będzie za miesiąc. Ja się pytam, co będzie za rok, czyli nieco inaczej. No właśnie, za rok to zaraz do tego powiem, ale w krótkim horyzoncie to rynek paliw i rynek ropy to są jednak osobne rynki. To są osobne rynki, bo tam inne czynniki działają. Natomiast w długim horyzoncie to jest tak, że no paliwa się robi z ropy i te dwa rynki ze sobą chodzą. To znaczy po prostu marża, czyli różnica pomiędzy cenami paliw a cenami ropy jest bardziej dana przez technologię. W przyszłym roku nie spodziewam się wzrostu ceny ropy, ale nie wysokiego, dlatego że nawet jeżeli zostanie zawarte porozumienie, przypominam, że alternatywą dla braku porozumienia to jest silny spadek cen ropy w tej chwili, bo jednak rynek wycenia to porozumienie. Rynek jest w tej chwili względnie w równowadze. To, co psuje tą równowagę, to jest ostatnio Libia, która tak jak doprowadziła czy uruchomiła spadki cen ropy, to znowuż ze względu na to, że rząd tam ONZ wspiera, jakby to powiedzieć, ten oficjalny rząd libijski i on finansuje wydobycie ropy. Tej ropy płynie więcej i to trochę wpływa na rynek. Czyli porozumienia OPEC nie będzie, wówczas czeka nas być może ostry spadek ropy. Przyjmijmy, że porozumienie będzie i jeszcze wracam do tego pytania, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. No więc jak będzie to porozumienie, no to ta cena ropy trochę wzrośnie. Weźmy, no... przyjmijmy, że to będzie $5, to spowoduje, że amerykańskie wydobycie wzrośnie i doprowadzi do tego, że ta cena się znowuż, jakby to powiedzieć, będzie rosła wolniej, bo podaż się zwiększy. Jeśli by do tego dołożyły się te takie czynniki geopolityczne, jak wydobycie w Libii czy w Nigerii, gdzie tam trudno przewidzieć, ile to będzie, no one raczej mają potencjał do zwiększenia się, ponieważ wszystko jest na niskim poziomie niż do zmniejszenia, no to ta cena to będzie hamować wzrosty cen ropy. Do końca przyszłego roku spodziewamy się niewielkich wzrostów cen ropy. Ropa będzie droższa, ale nie powinna przekroczyć $60. Czyli mimo, że pan wspomniał, że cena surowca i cena gotowych paliw nie zawsze idzie w parze, to jednak chyba na stacjach nie będzie tak źle, przynajmniej tak wynika z naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, a państwa żegna Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej. Reklama. Każda mama wie, że gdy dziecko jest przeziębione i ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płucie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Z opożytym zawodem asystyczną leki dołączonej do opakowania bądź skończonej to się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ach, uwielbiam koniec miesiąca. Jak portfelik mam taki chudziutki. Jak mi się wszystko kończy. Jak lodów mam tylko światło! To jest znak, że zaraz będzie taniej. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz. Kabanosy Peacock jedynie 2,99 za 120 gramów. 2,99. A cukier biały kryształ 2,20 za kilogram przy zakupie dwóch opakowań. Tylko 2,20 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Co to za sklep, że nie ma drobnych? To jest kpina! Przepraszam, tak się zdenerwowałam. Nie ma się czym przejmować. Proszę kupić w aptece Pozytivum. Pozytivum? Tabletki uspokajające. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. O, znów się widzimy. Dziękuję za radę. Wzięłam wczoraj Pozytivum. Od razu mnie uspokoiło. A, pani Małgosiu, jestem pani wielką fanką. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio.
Radio 24. Aktualne wydarzenia, gorące komentarze, szczegółowe analizy. Politycy w krzyżowym ogniu pytań, prosto z Sejmu, w rozmowie parlamentarnej. W Polskim Radiu 24. Codziennie od poniedziałku do piątku o 16.15. Ewa Wasążnik. Zapraszam. Autopromocja. Jest 14. Polskie Radio 24. Informacje dnia. 11 osób zatrzymało CBA w sprawie korupcji. Wśród zatrzymanych jest senator PO Józef P. i jego asystent, poinformowała prokuratura. Złoty będzie się stopniowo umacniał, przewidują ekonomiści. Polska nie jest wrażliwa na umocnienie dolara. W związku z tym można oczekiwać, że kurs złotego ustabilizuje się. Ograniczenia w dostawie prądu i zmniejszenie jego natężenia. Francja chce zabezpieczyć mieszkańców przed brakiem elektryczności w przypadku nadejścia mrozów. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Poznańska prokuratura ma przedstawić zarzuty 11 osobom zatrzymanym dziś przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wśród nich jest były senator Platformy Obywatelskiej Józef P. oraz jego asystent. Zarzuty dotyczą przestępstw o charakterze korupcyjnym, powiedział Piotr Baczyński z poznańskiej prokuratury. Są to czyny kwalifikowane z artykułu 228, paragraf 1 kodeksu karnego, 230, paragraf 1 kodeksu karnego, jeżeli chodzi o osoby przyjmujące korzyści majątkowe bądź obietnicę korzyści majątkowej, natomiast co do osób wręczających korzyści majątkowe lub też obiecujących korzyści majątkowe w zamian za załatwienie spraw z artykułu 229, paragraf 1 kodeksu karnego oraz 230a, paragraf 1 kodeksu karnego. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do lat 8. Prokurator dodał, że w tej chwili wobec kilku podejrzanych realizowane są czynności procesowe. Były senator Józef P. to opozycjonista w czasach PRL-u, później europarlamentarzysta Socjaldemokracji Polskiej. Prokuratura nie ma wątpliwości, że wszyscy oskarżeni są winni zarzucanych im czynów. Przed warszawskim sądem dobiega końca proces w sprawie nielegalnych podsłuchów. Dla Marka Falenty śledczy chcą 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wobec kelnera Łukasza N. chcą odstąpienia od wymierzenia kary. Ksenia Maćczak. Sprawa podsłuchów przed warszawskim sądem trwała 1,5 roku. Motywy działania oskarżonych miały mieć charakter biznesowo-finansowy. Jeden z kelnerów potwierdził, że Marek Falenta miał zlecać nagrywanie polityków. I choć on sam do tego się nie przyznaje, prokurator Anna Hopfer przekonuje, że taką postawą należy uznać za linię obrony oskarżonego. Przeczy temu zarówno wskazany wcześniej materiał dowodowy, jak i ustalenia poczynione w tym zakresie. Jednocześnie prokurator wskazała, że śledczy nie mają wątpliwości, iż wszyscy oskarżeni są winni zarzucanych im czynów. To dlatego, że biznesmen wszystkim oferował w zamian za podsłuchy pieniądze, obiecywał też udział w przyszłych zyskach. Śledczy chcą jednak, by sąd odstąpił od wymierzenia kary Łukaszowi N., bowiem on od samego początku współpracował z prokuraturą. Kolejny termin rozprawy sąd wyznaczył na 16 grudnia. Wtedy głos zabierze obrona, a także sami oskarżeni. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dla biznesmena Marka Falenty prokuratorzy chcą też grzywny w wysokości 540 tysięcy złotych. Burzliwa debata w Sejmie na temat podniesienia kwoty wolnej od podatku. Posłowie zajmują się dziś propozycją Senatu, by kwota ta wzrosła o 100%. Z pułapu ponad 3 tysięcy złotych do 6,5 tysiąca. Jakie argumenty padają z mównicy sejmowej? To pytanie do naszego reportera Lucjana Olszówki, który przysłuchuje się tej debacie na Wiejskiej. Spełniamy obietnice wyborcze po to, żeby ulżyć tym, którym w życiu nie jest łatwo, mówi o zmianach Prawo i Sprawiedliwość. Omawiane poprawki Senatu, których przyjęcie rekomendowała już Sejmowa Komisja Finansów, zakładają podniesienie kwoty wolnej od podatku w taki sposób, że osoby o dochodach do 6,5 tysiąca złotych nie zapłacą tego podatku w ogóle. Rozwiązania chwalił poseł Prawa i Sprawiedliwości Sylwester Tułajew. Przedstawione regulacje mają ulżyć osobom, które często żyją na granicy egzystencji. Chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość, chcemy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, by podatki były sprawiedliwe, by podatki nie uderzały w najbiedniejszych. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych to nasza obietnica wyborcza, do której w ciągu kolejnych lat będziemy dążyć.
Dziś, po roku naszych rządów, podwyższamy tę kwotę do kwoty 6600 zł. Pozostali od środków zarobionych do tego pułapu 6,5 tysiąca, zarabiający powyżej 85 tysięcy rocznie, nadal będą płacić podatek w ramach kwoty wolnej od podatku w wysokości 3 tysięcy złotych. 19 milionów podatników, tylu podatników w Polsce zmiany mają więc nie dotknąć. Stąd także krytyka opozycji, która przekonuje, że ta zmiana jest praktycznie niezauważalna, że jest jedynie fasadą. W dodatku, jak mówi opozycja, rujnować ma budżet państwa, bo zmiana kosztować będzie budżet 1 mld zł. Ustawę krytykowała w Sejmie Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej. Komplikujecie ten system po to, żeby ukryć, że na tej zmianie nikt nie skorzysta. No bo kto skorzysta? PiS za krezusa uznał człowieka, który zarabia 750 zł na rękę miesięcznie. To według PiSu jest taki krezus, że nie zasługuje na podniesienie kwoty wolnej. Taka jest ta ustawa. No, ostateczne głosowanie w sprawie rozwiązań dotyczących kwoty wolnej planowane jest w ciągu kilkunastu najbliższych minut. Stanowiska klubów wobec propozycji podniesienia kwoty wolnej od podatku przedstawił reporter Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Sejm zajmie się przepisami regulującymi pracę Trybunału Konstytucyjnego. Po 17 ma się rozpocząć drugie czytanie projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Po 23 posłowie zajmą się poprawkami Senatu do ustawy o statusie sędziów Trybunału. W czwartek wieczorem ma się odbyć pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającej dwie poprzednie. Autorami wszystkich trzech regulacji są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konferencji prasowej poseł PiSu Stanisław Piotrowicz wyjaśniał, że ostatnia ustawa zawiera przepisy przejściowe i końcowe. Wyjaśnił, że uchyla ona przepisy ustawy uchwalonej 22 lipca tego roku. Ustawa wprowadza również jako nowe przepisy dotyczące ewentualnej potrzeby wyłonienia kandydatów na prezesa. Dlaczegoż to tak? Te przepisy dotyczące wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego zostały precyzyjnie określone w ustawie o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Niemniej jednak parlament nie może być obojętny na przejawy łamania prawa, łamania konstytucji przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego i część sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy regulacji chcą też, by w przypadku niedokonania tego wyboru we właściwym czasie wprowadzić instytucję dostosowującą, czyli sędziego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału. Wybierze go prezydent spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu w sądownictwie lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. W myśl propozycji w 2018 roku ma zostać zlikwidowane Biuro Trybunału, które zastąpią Kancelaria Trybunału i Biuro Służby Prawnej Trybunału. Podczas czwartego forum polsko-szwedzkiego parlamentarzyści rozmawiają m.in. o przyszłości Unii Europejskiej w kontekście Brexitu, bezpieczeństwie w regionie Morza Bałtyckiego i polityce wschodniej. Przewodniczący szwedzkiego parlamentu powiedział, że Sztokholm, podobnie jak Warszawa, wspiera unijne aspiracje Ukrainy. Mówił, że ogromnym wyzwaniem dla Europy jest rozwiązanie problemu Krymu. Jeden kraj stosuje przemoc, by przesunąć granice w Europie, podkreślał. Powiedział, że wszystkie partie polityczne w Szwecji krytycznie oceniają interwencję rosyjską. Oddziałów na Ukrainie. Urban Alin wyraził ubolewanie z powodu słabego zainteresowania Brukseli programem Partnerstwa Wschodniego. Zrelacjonował swoje spotkanie sprzed 2 tygodni z prezydentem Ukrainy, w czasie którego prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mówił o wprowadzonych przez siebie reformach. Ale jak podkreślał, na razie aktywność wskazuje tylko jedna ze stron. Co z ruchem bezwizowym dla Ukrainy? Pytał przewodniczący Riksdagu. My w Unii Europejskiej czasami łatwo stawiamy wymogi, ale trudno jest nam dać coś z siebie. Musimy się nad tym zastanowić. Odnosząc się do przyszłości Unii Europejskiej po Brexicie, Urban Alin wyraził nadzieję, że nie wygra pomysł rozmawiania o reformie wspólnoty w gronie państw należących do strefy euro. Podkreślił, że Polskę i Szwecję łączy m.in. to, że unijnej waluty nie mają. Forum polsko-szwedzkie to kontynuacja dwustronnych spotkań parlamentarnych zainicjowanych w 2003 roku w szwedzkim Riksdagu. Kolejne edycje forum zostały zorganizowane w 2008 roku w Warszawie i w 2012 w Sztokholmie. Dziś po
południu do Sztokholmu leci z oficjalną trzydniową wizytą prezydent Andrzej Duda. Złoty będzie się stopniowo umacniał, uważa Piotr Bujak. Główny ekonomista banku PKO BP spodziewa się, że ten proces będzie postępował powoli i zajmie kilka tygodni lub miesięcy. Piotr Bujak wyjaśnia, że złoty stracił na wartości po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Zwycięstwo Donalda Trumpa wzbudziło obawy o to, jak niektóre gospodarki wschodzące poradzą sobie przy prawdopodobnie wyższych stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych przy mocniejszym dolarze, ale Polska nie jest wrażliwa na wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, na umocnienie dolara. W związku z tym można oczekiwać, że po takiej pierwszej nerwowej reakcji kurs złotego ustabilizuje się. Ekonomista wskazuje, że spadek kursu polskiej waluty jest tymczasowy. Obserwowane w ostatnich tygodniach wahania na rynku walutowym nie odbiegają od tego, co wielokrotnie obserwowaliśmy w przeszłości. Można oczekiwać, że po takiej chwilowo, przejściowo podwyższonej zmienności kursy wrócą do poziomów, do których się nieco wcześniej przyzwyczailiśmy. Średni kurs dolara w Narodowym Banku Polskim wynosi dziś 4 zł i 18 groszy. Euro kosztuje 4 zł 43 grosze, a frank szwajcarski 4 zł i 12 groszy. Komisja Europejska mówi, że jej plan inwestycyjny cieszy się dużym zainteresowaniem w Unii i przynosi efekty. Chodzi o plan Junckera, który oparty jest na systemie gwarancji mających przyciągnąć inwestorów do wyłożenia pieniędzy na ryzykowne projekty. Do tej pory korzystały z niego kraje Europy Zachodniej. Teraz zaczęło się to zmieniać. Zaległości nadrabia także Polska. Beata Płomecka. Komisja poinformowała, że projekty zatwierdzone przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach unijnego funduszu uruchomią ponad 150 miliardów euro na inwestycje w krajach członkowskich. Zainteresowanie funduszem nas zaskoczyło. 380 tysięcy małych i średnich firm skorzystało z planu inwestycyjnego, powiedział wiceszef komisji Jyrki Katainen. Bruksela wzięła pod uwagę produkt krajowy brutto i wyliczyła, że jeśli chodzi o korzystanie z planu inwestycyjnego, to na pierwszym miejscu jest Estonia. Polska jest w środku stawki. Z analizy rządu w Warszawie wynika, że Polska wypada lepiej. Tak mówił wczoraj w Brukseli wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Polska jest na czwartym miejscu pod względem ilości projektów, które są przedmiotem analizy, jak również wartościowo. Wstępnie zostało zatwierdzonych 11 projektów z Polski. Rząd ma także przygotowanych 37. Najwięcej w energetyce i przemyśle, w drugiej kolejności w transporcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja podejmie odpowiednie działania w związku z przyjęciem przez Europarlament tak zwanej rezolucji antypropagandowej, poinformował Dmitrij Pieskow. Rzecznik prezydenta Rosji oświadczył, że unijna rezolucja została przyjęta w Moskwie jako próba ograniczenia swobody rosyjskich mediów i wolności słowa. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski większością głosów uchwalił rezolucję, w której uznał, że nasilająca się rosyjska propaganda jest zagrożeniem dla Europy. Autorką dokumentu jest polska eurodeputowana, była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga. Dmitrij Pieskow wyraził opinię, że dokument przyjęty przez Parlament Europejski przeczy ogólnemu pojmowaniu demokracji i nieskrępowanemu prawu dostępu do informacji. Rzecznik Kremla dodał, że rezolucja antypropagandowa wymaga poważnej dyskusji w samej Rosji i zapowiedział, że Moskwa podejmie odpowiednie działania. Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poinformowała, że rosyjska dyplomacja będzie retorsjami reagować na każdy przypadek utrudniania rosyjskim mediom pracy w krajach Unii Europejskiej. Jeśli ten dokument będzie praktycznie zastosowany w kontekście ograniczania działalności rosyjskich środków przekazu na terytorium państw Unii Europejskiej, to zostaną zastosowane środki odwetowe. Rezolucja Parlamentu Europejskiego nie ma charakteru prawnie wiążącego. To polityczny sygnał i apel do unijnych rządów i Komisji Europejskiej o skuteczne przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francja zamierza wprowadzić nowe środki, by mieszkańcy nie zostali bez prądu w przypadku nadejścia fal mrozów. Już w październiku musiano zwiększyć import energii elektrycznej, podczas gdy zazwyczaj to Francja była jej eksporterem. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. W październiku zamknięto 21 reaktorów w elektrowniach atomowych, a to one są głównym źródłem energii elektrycznej. Mimo wcześniejszych zapewnień ministra ochrony środowiska Ségolène Royal, że prądu nie zabraknie, wiadomo, że w chwili, gdy nadciągną
chłody sytuacja na rynku energetycznym będzie trudna, gdyż znaczna większość zamkniętych z powodów konserwatorskich reaktorów atomowych nie będzie uruchomiona. Władze zamierzają informować za pośrednictwem wiadomości przekazywanych na telefony komórkowe i tablety o wyłączeniu prądu bądź konieczności jego oszczędzania między 8 rano a 13 i między 18 a 20. Apeluje się, by w tym czasie nie wysyłano e-maili do 50 adresatów z załącznikami zajmującymi wiele miejsca w internecie. Po 21 może być wyłączany dopływ prądu do niektórych przedsiębiorstw. Zmniejszone zostanie jego natężenie, a w niektórych regionach Francji będą go pozbawieni także mieszkańcy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj na ogół pochmurno, na przeważającym obszarze śnieg i deszcz ze śniegiem, a na wybrzeżu deszcz. Temperatura od minus 5 do minus 2 stopni w Dolinach Karpackich, minus 1 stopnia miejscami na wschodzie i południu kraju, do 3 stopni na pozostałym obszarze. Cieplej jedynie na wybrzeżu od 4 do 6 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty, północno-zachodni. Na wybrzeżu dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita.